oglądacie Baniak Baniaka, a Baniak to ja. A ja? A co? Nie wiesz, jak się nazywasz? Dobra, a to Słownik. Cześć. Cześć. A ja? Ojej, dobra. Za dużo was się tutaj robi. A to Josh. Witamy wszyscy w kolejnym odcinku dla mistrzów gry, ale też mamy taki temat, że i gracze znajdą coś dla siebie. Oto on. Synku, jak uporać się z graczem, który notorycznie naciąga wiedzę swojej postaci, żeby wyszło po jego myśli? Duży problem dla sporej ilości RPGowców. Gracz wie coś, czego jego postać nie powinna, no i niestety ta wiedza jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób. Zacznę od tego, że nic dziwnego. Uważam, że naprawdę jest bardzo ciężko zagrać, że się czegoś nie wie, gdy się to coś wie. I graczom naprawdę może być bardzo trudno oddzielić te dwie kwestie. Można powiedzieć, że o danej sytuacji wie więcej gracz niż jego postać. O świecie oczywiście wie bohater, ale o tym, co się dzieje dookoła, zapewne więcej wie gracz. Uważam, że żeby to rozdzielić, trzeba albo mieć niemałe doświadczenie w graniu w RPG, albo od razu być dobrym graczem i wiedzieć, po co się przychodzi na sesję i o co w tym wszystkim chodzi. Na sesji można wykorzystywać na przykład przedmioty. Gracie w postapo, no to jakieś stare narzędzia albo zardzewiały klucz. To może dodać klimatu, ale nie korzystanie z wiedzy, której postać nie posiada. Spytajmy gracza. Słowik, wszedłeś w pułapkę, wiedząc, że ona tam jest? No. Serio? A co? No nie słyszałem. Dobra, spytamy Josha. Josh, ty jesteś graczem. Powiedz, co o tym sądzisz. Posłuchajcie. Ja czerpię przyjemność z odgrywania postaci w 100%. Jeśli ona nie wie czegoś, to gram tak, by to pokazać. Jeśli gram w Warhammera chłopem, to nie prowadzę go tak, że wie, kim są bogowie chaosu, jak wygląda Bretonia, czy czym jest spaczeń. I jeśli moja świeża postać znajdzie świecący na zielono kryształ, to weźmie go do ręki. Bo czemu nie? Oddzielam swoją wiedzę od wiedzy bohatera. Przykładowo, odgrywałem jaszczuroczłeka w Dungeons & Dragons z bardzo niskimi umiejętnościami językowymi i jeszcze niższą inteligencją. Moja rozmowa z uczonym w połowie składała się z pytań o znaczenie słów, które były do mnie wypowiadane. Dokładnie, podobne zdanie zostało wyrażone przez Nikosa w odcinku 26. Jeśli tego nie widzieliście, proponuję sobie włączyć, żeby poznać całą opinię. Graczom powiem tyle, wiem, że jest to trudne, ale próbujcie, starajcie się, pracujcie nad tym. Nie pokazujcie, że wasz bohater wie coś, co praktycznie jest niemożliwe, żeby wiedział. Grajcie nie sobą, a stwórzcie postać. Granie sobą oznacza, że wasz bohater zachowuje się dokładnie tak, jak wy byście zachowali się w danej sytuacji i mówi dokładnie to, co wy byście powiedzieli, więc dokładnie też wie to, co wiecie wy. Z dwóch dróg grania, granie sobą albo stworzenie postaci, naprawdę wybierzcie to drugie. Takie trochę teatralne podejście, ale gwarantuję, że nie pożałujecie. A teraz do mistrzów gry. Nie jesteście naprawdę sami z tym problemem, ja mam podobnie. Chociaż ostatnio już nie, ponieważ mam naprawdę bardzo dobrze odgrywający i zgrany zespół, ale kiedyś to zjawisko było naprawdę dość częste. Gracze za cholerę nie potrafili odegrać zdziwienia albo zaskoczenia czymś, o czym wiedzieli już wcześniej. Dlatego właśnie tak często podczas sesji wychodziłem z jakimś graczem, albo pisało się karteczki. Właśnie dlatego, żeby ukryć pewne informacje przed innymi graczami, którzy wykorzystywali to na niekorzyść całej sesji i po prostu nie było frajdy. Ale teraz tego nie mamy, ponieważ u mnie naprawdę gracze bazują na wiedzy swojego bohatera, a nie tylko na swojej własnej. Nie, Słowik? No. Czy ty mnie zawsze przytakujesz? Wiesz co, myślałem o tym i chyba sam chcę coś powiedzieć. A bardzo proszę. Gramy często w Warhammera, wiemy o nim dość sporo, bo i czytamy książki z tego uniwersum, gramy w gry karciane albo komputerowe. Ale jaki jest sens wykorzystywać całą wiedzę, gdy gra się jakimś czorołapem z zatęchłej dziury? No nie ma sensu. Gracze, odegrajcie swoją postać, zobaczycie, że mistrz gry to podłapie i wasza przygoda będzie o wiele, wiele ciekawsza. I tyle. Dziękuję bardzo. Proszę. Mistrzowie, powiem wam tyle. Kiedyś jeszcze miałem inny sposób na ten problem. Zmiana systemu. To bardzo dobrze działało. Nowy system oznaczał, że gracze absolutnie nic o nim nie wiedzieli. I wtedy można było właśnie fajnie pograć. Miałem z powrotem swoje nowe sekrety, w nowy sposób wpędzałem bohaterów w pułapki. Początki nowego systemu zawsze były dla mnie najlepsze. Ale jeśli nie chcecie tak często zmieniać systemu, to musicie tak układać przygody, żeby być zawsze ten krok przed graczami. Przecież wiecie o danym settingu więcej niż gracze, prawda? Wprowadzajcie takie elementy, które nie tylko zaskoczą bohatera, ale też i gracza, jeśli rzeczywiście macie świadomość, że gracz prowadzi swoją postać poprzez samego siebie. Mistrzu gry, wyprzedzaj graczy. Żeby postać nie miała świadomości, co się dzieje, a już tym bardziej gracz, musisz na każdej sesji wprowadzać coś nowego. Nowe potwory, nowe pułapki, nowe zaklęcia. Twoim hasłem na każdą sesję powinno być coś
nowego. Może także czas na zmianę taktyki prowadzenia, bo w końcu jeżeli z jednym graczem grasz bardzo długo, to uczy się on z twoich sztuczek, zna wszystkie twoje metody. Czas po prostu wzbogacić swój warsztat. Dlatego właśnie my, mistrzowie gry, tak często musimy to robić. Musimy dużo czytać, wymieniać się doświadczeniem, chodzić na prelekcje. Oglądać Baniak Baniaka. Oglądać Baniak Baniaka. A jak oglądać, to także zasubskrybować jego kanał na YouTubie oraz polajkować fanpage na Facebooku. I doskonale wiem, że jest więcej subskrybentów niż lajkujących, o około 1000, więc weźcie się do roboty. Więcej lajków, szczęśliwszy Baniak. Tyle na dziś wystarczy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oglądajcie Baniak Baniaka, grajcie w RPGi, ale naprawdę zastanówcie się, co to jest to granie z głową, ok? I zaczniecie to robić. Grajcie z głową.